Dobra, gdzie teraz? To jest pytanie. Dobra, dzwonimy do Reja. Okay, Johnny, Nikki tells me you got away with the money. Bring it to me. Nico said that. Dude, that's weird. Shit was kicking off. I don't know what happened to the money. I just wanted to get out with my life. You better not be pulling nothing, Johnny, or I'll stop pulling your fucking teeth, you hear me? I like you, Ray. Still keep your sense of humor in the face of an almighty fucker. See you around. No i kasa dla mnie. Lubię policyjny samochód. 3 gwiazdki za zabicie policjanta, wow. Okej, Jimmy napisał, spotkajmy się u Reja. I 3 kropki. Oj, coś tu będzie. Czyżby Jim został złapany przez Reja? O kurde, no zachciało mi się policyjnego samochodu. Teraz mam 3 gwiazdki na karku. Nie da się to jakoś włączyć komputera pokładowego i jakoś, żeby wyłączyć te poszukiwania na mnie? Ciekawe. Chyba nie. O. Na 3 gwiazdkach to już jest... No, to już nie jest tak łatwo. Co prawda jest to mniej więcej 50%, ale... Zgubienie i tak jest jednak jakimś wyzwaniem. Tu jest zablokowana droga. Dobra, to jedziemy prosto. No i dobra, tu już mnie mogą cmoknąć tak naprawdę. No. Pięknie. I teraz prosto do Reja. Dobra. Nie wyłapało mnie. Jesteśmy na miejscu. Ureja. Well, look who it is. Hey. How you doing, tough guy? What's your problem? I told you not to get too fucking clever. What? Oh, you gotta be kidding. Start walking. Downstairs. Okay, I'm going. That's right. Gentlemen, what the fuck is going on here? Fucking hell! Stop that shit, asshole! Anything yet? Nah. Burn him again. Where's my fucking stuff? You see, genius over here would rather get creme brulee before he dies. Hopefully you ain't so stupid. Where's my stuff? I don't know what you're talking about. Fuck you! What are you, fucking death? Where's my fucking stuff? I don't know. Who do you think you're bullshitting? A bullshitter? That's funny. You're gonna have to cut that shit out, Ray. It's not fucking cool. I fucked Ashley, my friend, and now I'm gonna fuck you. Where's my fucking stuff? Fuck off, Ray. Go ahead. Drop the fucking gun, goon! No! I'll cut him! No. I can get the... Back the fuck up! Back up! Go ahead. Go ahead! Go ahead, run like a couple of girls! Billy was right about both of yous! Backstabbing fools. God, I got guys in every corner! Where you gonna go?
gotta go talk to Ashley. I'm gonna go get the fucking brothers. I zwiali, dobre. Okay, we're out of here. O, i do mojego auta. Dobra, na spotkanie z Ashley. Ej, o Jezu, limuzynę rozwaliłem. Jebulu, kolejna limuzyna. Jakaś bogata dzielnica. Same limuzyny jeżdżą i dobre auta. Drogi. O, teraz lepiej. Jak spieprzają. Szkoda, że tak późno włączyłem. No i mi się przypomniało w ostatniej chwili tak naprawdę. Nie. Ale oni będą zjeżdżać, o. I o to chodzi. Oj, Ashley dzwoni. Hot damn, baby girl. Your friend Ray ain't so friendly. Johnny K, you're all right. I'm sorry, sweets. I think Ray sent some guys after you. Of course he has, baby. Thanks for the heads up. Be outside the house, okay? I'll be there if I'm still walking. I'll wait, baby. Spoko. Wykończ zabijaków nasłanych przez Ray'a, zanim oni wykończą ciebie. Stary się kiedykolwiek... do właśnie. Przyda się wsparcie. Zostawili pułapkę, tak? Nie, wolę ich sam wykończyć. Taka jest prawda. Będzie łatwiejsze zadanie. Dobra. Ale ich auto mi się przyda. Nie ma co ukrywać. Łup! Oj, kasa z niego poleciała. No, jeszcze dwóch. Który bliżej? Ten. No, żegnam. No wybuchaj, rzesz. Dobra. Nikim jest. No już mi przebili oponek, ja tego nienawidzę. No właśnie. Bo to się dzieje. O, jeszcze mam pasażera martwego z tyłu. Okej. Okay. Wow, Clay, zdrowie, Terry, zdrowie, celność. Same bonusy.
No i wracamy do Ashley. Coś czuję, że to nie będzie miłe spotkanie, bo wydaje mi się, że coś tam się wydarzy u niej. Może zostanie zaatakowana, albo jest porwana, albo nie wiem. Albo nie wiem co, bo to by było takie zbyt proste. Wow. Opony poprzebijane. Dobra. O, jest, proszę bardzo. Ćpunka. What's going on? I'm sorry. For which bit? For everything. He told me everything. Me and Ray ain't friends no more. Me and Ray neither, sugar. Johnny, I got some bad news. Jim, he ain't... Oh, no. Oh, man. Not Jim. Fuck this. Angus is crippled and Billy gone insane. Now Jim's dead. I guess that's what they call payback. You got me. I don't got you. Crystal got a guy you, babe. Johnny, I'm gonna quit. Yeah, and I'm an idiot believing in your bullshit all this time. It ain't your fault. It's my fault I'm a fucking moron. I'm gonna go to rehab, straighten myself out. Anyhow, he told me you wouldn't get hurt. I wouldn't have done it otherwise. Yeah? Well, why shouldn't I kill you? Why bother? I'd be better off dead. But Johnny, Ray ain't the problem. What are you talking about? Are you telling me that a backstabbing mob guy who wants to kill me ain't the problem? It's Billy. Ugh. See, it's Billy. Ray, it turns out that Billy was trying to poison him against you, and now apparently Billy's going states. He's gonna blame you. I'm sorry. Well, what now? You gotta get someone to help you. Maybe that congressman. Maybe. We'll see. Go on and get out of here. Congressman, czyżby? You're speaking a foreign language to me now, lady. Now get the fuck out of here. Such complicated. W sumie to dawaj motor. No, wsiadaj. No, oczywiście. Nie możesz wsiąść na motor z prawej strony, tylko z lewej. No oczywiście, no bo tak, no. Inaczej się nie da. Jedna gwiazdka, psi. Dobra, czas uzupełnić amunicję. O, Stubbs dzwoni. Dobrze. I'm not in the mood to do any killing for the supposed elite today. You're gonna have to get your own hands dirty, Stubbs. Oh, spare me the lectures. This is important, Jonathan. Important enough for me to come down from my ivory tower and rub elbows with you blue-collar types on the wrong side of the West River. Meet me at your clubhouse. I drink single malt. Okay. Coś ważnego, tak? Nie, nic, nie, nic głupiego nie będę kombinował. Chcę tylko zrobić tutaj małe zakupy. O, tak, tego się przyda dużo. No i więcej oczywiście się nie da. Lipa. Hmm. Granaty? Nie. See you again, shooter.
jesteśmy na miejscu. Nice place you got here, Johnny. Not quite sure I meet the dress code, but I think I like the smoking policy. What the fuck do you want? Now, is that any way to treat a friend? Are we friends? Well, I think so. You've certainly seen me naked. You want a cigar? Do you want to go fuck yourself? Oh, not particularly. But listen, your friend, Ray, don't worry about him. Why not? Apparently, he and a lot of his associates under some serious observation and in the process of imploding. They'll either be dead or inside within a month or so. Best thing you can do, stay away from him. What about Billy Gray? Yes, well, you've got a bit of a problem there, sport. He's been talking inside. Thinks he can help pin a major drug dealing ring on you and your buddy in the chair. Thinks he's going into the witness protection program. And if he collars you, you'll do 15 years, and he'll live in a condo in Arizona. Well, I don't doubt that, Mr. Stubbs, but he's on the inside. Yeah, I know. And there's currently very large walls and armed guards between me and him. Yeah, well, you're a smart guy. You'll figure something out. If you get into trouble, you call me when you get there. I might have something to help you with. Good. I'll need it. Hey, one more thing, Stubbs. Why are you doing this? I told you, I was good for a favor. Mamy kumpla, Stubbsa. Dobra, do więzienia, tak? Trzeba będzie zabić Billy'ego, czyżby? Czyżby? Zobaczymy, tak? Dojedziemy, to zobaczymy. Jak daleko jest więzienie? Blisko. Getting out of here? Oh, haven't you enjoyed your time in the state's care? What a fucking pleasure! Terry, man, we gotta pay our friend Billy a visit. He's been talking. Bring Clay and bring all the fucking firepower you got. Meet me at the Alderney State Correctional. I'm waiting. My brothers, this is the last time. I appreciate this, man. It ain't gonna be easy. Hey, John. Johnny K, what's new? Czyżby? You're gonna have to comp these weapons. Nie mogę już więcej. Granaty. Tu już mam amunicję. Strzelba bojowa. Karabin wyborowy. No, wcisnąłem E. Dobra, mogę jeszcze kupić broń. Spoko. Mam już. Okay.
No i dobra, mam już to, co potrzebowałem. Wychodzimy. Czyżby to już była ostatnia misja? Kto wie? Rozpierdzielimy całe więzienie, a co tam? No! Dobra. Grenade! Ilu strażników? O, jak ten dzieje? A macie. Dobra, widzę apteczkę, ale apteczka mi się nie przyda, bo mam kamizelkę kuloodporną. Więc co mi po apteczce, tak? Jeszcze jeden snajper? What? Dobra, normalną broń chcę, nie chcę żadnych karabinków, srabinków i tak dalej. Cały czas 3 gwiazdki, to już powinienem dawno dostać 5 albo 6. Jeszcze jeden tam jest? Lej nie żyje. No i oczywiście powtarzamy, wiadomo. Kupa. No, chcę powtórzyć tę misję. Powtórz, okej. Spaduwa. My brothers, this is the last time. Good to see you, Terrence. No cóż, czasem trzeba powtórzyć. Zrobić małe zakupy. Nie. To mam. To też mam? Dobra, wszystko już praktycznie mam. Bomby mogę sobie kupić. Dobra. Dobra, wystarczy. Brother might stab you in the back. A woman certainly will, but a bank will never let you down. Amen to that. Unless your parents here and you're eating that. I'm cracking the gate with a grenade. Keep back, boys.
You boys ready? I'm about to bust this open with the rocket launcher. Oh, serio. I'm cracking the gate with a grenade. Keep back, boys. Nice shooting, John. Dobra, wbijamy. Kurde, stracimy dużo amunicji. Tam jest jeszcze dwóch. Dobra. Mam nadzieję, że nie zginą po raz kolejny. Gdybym mógł ich jakoś wyleczyć, to by było spoko. No i ostatni. No kurde. Żebym chociaż mógł jakoś kontrolować poziom życia moich kumpli, to już by było spoko. Dobra, jeszcze naprzód. Ale jest lepiej niż ostatnim razem, bo w tym miejscu już mi zginął ten Terry, czy jak on tam? Terry Johnny Clay. No, tu już będzie checkpoint. Oh fuck, dziedziniec. Ja tu wiele. Widzę kamizelkę kulotworną. Zarąbiście, gdybym się tam przedostał był. Mam cię.
ilu ich tu jest, no w mordę. Zabij Billy'ego. Well, here you are, you fork-tongued bastard. I've been looking for you. Boom. Let's fucking do this, you motherfuckers! Come on! I idziemy na motor i spieprzamy. Hehe, the lost! The lost power. Screw you! Dobra, prowadź ich z powrotem do klubu. Przejedzie tędy? Chyba tak. O, dokładnie. I've helped to build our club, but he sure as shit ripped it apart. I'll forgive him the insults and injuries, but I can't forgive him that. Treacherous fucking bastard. He went insane! Terry, Clay, thanks for rolling with me. This gang is fucked all the hell right now, but I'll love you brothers until I die. Man, I miss Jim. He was one princely son of a bitch. Best thing this gang ever had. No i dobra, jesteśmy na miejscu. The Lost i już przekreślone. Nie ma. Johnny. Hey. Hey. We had fun here. Yeah, we did. But it's over. Yeah, it is. How the fuck did that happen? You know how it happens. It's that fucked up part of people, which means good is never good enough. I mean, it wasn't enough we had to be drug dealers. We also had to be outlaws, to be maniacs, to be psychos, and to be greedy. You know. Well, that combination of greed and fucked up stupidity, that works well. In the government, not so good if you're a fucking crook. Huh. Ain't that the truth? Go ahead. Let's put this place out of its misery. Yeah, do what you gotta do. Come on, man, let's get out of here. I co teraz? Koniec. No tak. To by było na tyle, jeżeli chodzi o GTA 4 DLC The Lost and Demand. Muszę wam przyznać, no taka średnia historia. Nie było to nic specjalnego. Było czuć trochę klimatu GTA. Taki troszkę inny klimat niż takie zwykłe GTA, bo tutaj było bardziej nastawione na motory, ale w końcu nie ma co się dziwić. To jest DLC. 6 do 8 godzin, tak? Mniej więcej gry. No, ogólnie ocenę tak myślę, że mogę dać 7 na 10, no może 6,5 na 10, coś koło tego.
No bo w końcu to było zwykłe GTA, tak? Nie było to nic specjalnego, tylko troszkę się zmienili troszkę fabułę, troszkę, jakby to powiedzieć, no, podrasowali to wszystko. Co ciekawe, jeżeli chodzi o muzykę, to nic się nie zmieniło. Można by powiedzieć, że praktycznie te same utwory leciały. Nie wiem, czy coś było nowego dodane, bo praktycznie cały czas miałem wyłączoną stację, bo wiecie, YouTube i prawa autorskie i tak dalej, to jakoś nie współpracuje ze sobą, nie można używać muzyki niestety. Tak, to jest DLC, jest to osobny dodatek, który działa bez podstawowej wersji GTA. To jest ciekawe, bo gra nie zajmuje aż tak dużo, a jednak mimo wszystko jest całe miasto. Więc nie wiem, jakoś oni to zoptymalizowali może czy coś. Nie mam pojęcia jak, ale to jakoś działa. Tak więc świetna taka gierka, jeżeli ktoś lubi klimaty GTA. No wiadomo, no. DLC, nie ma się czego spodziewać. Ogólnie polecam, całkiem fajne. Jeżeli oglądaliście i wytrzymaliście do końca, no to spoko. Dobra, przewijamy to. I to by było chyba na tyle. Czy jeszcze będę mógł coś robić? Nie sądzę, żeby tu były jeszcze jakieś dodatkowe misje. Zapis stanu gry oczywiście. No i dalej mogę sobie jeździć po mieście, tak? Raczej tutaj nie będziemy jeździć dalej, po prostu zakończymy, tak? Tak więc mam nadzieję, że się wam podobało. Widzimy się w następnym odcinku, który to już będzie z DLC drugiego. The Ballad of the Gay Tony. Tak więc mam nadzieję, że się wam podobało. Do zobaczenia. Trzymajcie się. I cześć!